szare i deszczowe niebo nad Krakowem. Przed chwilą widzieli to Państwo na naszych ekranach. No niestety w niemal na przeważającym obszarze Polski tak wygląda piątek, chociaż pojawiły się przejaśnienia. Te są na zachodzie, ale na przeważającym obszarze będzie padać i to nie tylko dzisiaj do końca dnia, ale też w nocy. No i również w sobotę w wielu miejscach deszczowo, dlatego że jutro nad nami kolejna strefa frontowa. Tym razem to będzie front chłodny, który przyniesie miejscami naprawdę dość intensywne, przelotne opady deszczu. Jutro nie będzie padać tylko na krańcach zachodnich i tutaj niebo się zacznie przejaśniać, będą pojawiały się rozpogodzenia. Poza tym jeszcze zachmurzenie duże, ale też już będzie więcej szans na przejaśnienia. No i przede wszystkim zrobi się jeszcze cieplej, najcieplej będzie tym razem w części południowo-wschodniej, Podkarpacie z temperaturą dochodzącą do 13 stopni, Lubelszczyzna nawet z temperaturą dochodzącą do 12 stopni, ale nawet na Suwalszczyźnie 10, więc bardzo, bardzo ciepło. Przy czym uwaga, w części wschodniej będziemy mieć silny wiatr w porywach do około 50 km na godzinę. Jeszcze mocniej będzie wiało w Karpatach do 80 km na godzinę, a w rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru do nawet 65 km na godzinę. Ciśnienie zacznie rosnąć, ale będzie nadal dość niskie. W sobotę wczesnym popołudniem w Warszawie na barometrach 994 hektopaskale. Niedziela zapowiada się jeszcze ładniej, dlatego że w wielu miejscach przestanie padać. Będzie szansa na rozpogodzenia, przejaśnienia, a nawet na krańcach zachodnich, południowo-zachodnich nie będzie można liczyć na słońce. Takie zanikające opady deszczu jeszcze będą możliwe na północy, na wschodzie, a także na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura bardzo wysoka jak na drugą połowę lutego, maksymalnie do 13 stopni. Co ważne, noce nieco chłodniejsze i miejscami mogą się pojawiać na krańcach wschodnich, zwłaszcza przymrozki, ale generalnie najbliższe dni zapowiadają się bardzo, bardzo ciepło. No i co ważne, będzie mniej opadów. One będą się pojawiały, ale w tych kolejnych dniach, a więc po niedzieli, ma być też więcej, zdecydowanie więcej takich dni ze słońcem. Miłego popołudnia, do zobaczenia.